Dzień dobry, moi kochani, słuchajcie. Światło mi trochę radzi, ale musicie mi wybaczyć. Dzisiaj jest taki dosyć nietypowy odcinek. Mianowicie będę próbował fotografować po ciemku, w całkowicie ciemności. Myślę, że tylko delikatnie może niebo coś będzie widać. Ale jak widzicie, za mną już jest mocno, mocno ciemno. I generalnie będę próbował na bardzo długich czasach coś pofotografować. Jestem właśnie w takim miejscu, parę kilometrów od mojego domu. Przyjechałem tutaj rowerem i wziąłem ze sobą troszeczkę sprzętu. Najwęższym kątem, jaki dzisiaj będę fotografował, to będzie 50 mm. Najszerszym będzie 15, mój standardowy IRIX. No i kurczę, wężyk, raczej pilot w sumie, zdalny, ustawienie manualne i będziemy próbować jakąś fajną mgłę podświetlić latarkami. Generalnie dzisiaj zabawa będzie na zasadzie właśnie latareczek, lampeczek i nie tylko, w zależności jak to będzie wszystko się eksponować na fotografiach. Mam ze sobą tylko batona, także będę musiał oszczędzać moc. No, lampeczka. A taka sprytna, ostatnio zakupiona, jedna i druga, do takich właśnie akcji, do makro, więc myślę, że moją facjatę widać dosyć spoko. W razie czego mam jeszcze czołówkę i jeszcze trzy inne latarki, bo generalnie na pewno będzie mi potrzebne światło. No i dobra, bierzemy się za pierwszy kadr. Jestem nad taką wodą, bajorkiem, nie wiem jak to nazwać. Oczkiem większym, takim wodnym, które ostatnimi czasy zostało zmodernizowane, poprawione, nie wiem czy na lepsze, moim zdaniem na gorsze, ale kadr jest praktycznie ten sam, więc poszukam sobie go z latarką i zaraz do Was wracam. Zrobiło się już naprawdę, naprawdę ciemno. Można powiedzieć, że bez lampki to słabo. Wykonałem sobie pierwsze zdjęcie bez żadnych bajerów, bez niczego, po prostu ustawiłem ostrość ręcznie, kadr ręcznie, bo przecież nie nożnie. I co? I ustawienia dałem tutaj sobie F10, kompensacja ekspozycji na 0, czas naświetlania 30 sekund i jak widzicie, tak to wyszło przy ISO 2500. Słabo, słabo. Dlatego sobie czas naświetlania wydłużymy przynajmniej do 180 sekund. I kurczę, zobaczymy jaki efekt wyjdzie. Później jak będzie jeszcze słabo, to sobie coś tam podświetlimy i dodamy sobie troszeczkę, że tak powiem, efektów specjalnych. Także robimy kolejną fotę. Tam naświetla, ja sobie troszeczkę z lampą odszedłem od statywu, więc mogę sobie śmiało jeszcze z Wami chwilę pogadać. Więc tak, co do dzisiejszego wypadu, nudziło mi się w chacie i stwierdziłem, że a dlaczego by w całkowitej ciemności nie pofotografować lasu. Tym bardziej, że zrobiło nam się w Zielonej Górze bardzo ponuro i mgliście, więc kiedy jechałem tutaj, to już zauważyłem fajne mgły. I stwierdziłem, że akurat trafiłem fajną pogódkę. Jestem ciekawy, jaki będzie efekt właśnie tych mgieł, tej pogody nocnej w lesie. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. W każdym bądź razie jestem i próbuję coś wykombinować. Także zaraz kończy się naświetlanie i zobaczymy, jaki będzie efekt już drugiego zdjęcia. Drugi kadr wyszedł, jak widzicie, fajnie naświetlony. W ogóle nie widać, że noc. A trzeci kadr postanowiłem, że dodam trochę efektów. Mianowicie lampeczka i takiego właśnie LEDa podłużnego. I trochę poświeciłem po drzewach i po wodzie i po bokach, więc ciekaw jestem efektów. Również czas naświetlania jest 180 sekund, z tym, że ISO zmniejszyłem do ISO 100, jak się nie mylę, bo ISO 250. No i również przysłona F10.
No, zaraz zobaczymy. Słuchajcie, myślę, że się udało. Przy takich nietypowych ustawieniach, ponieważ kurczę, musiałem o jedną działkę. Poczekajcie, wezmę lampę ze sobą. O jedną działkę musiałem zmniejszyć przysłonę do F9 i kurczę, czas naświetlania zwiększyłem do 90 sekund z 60. ISO podniosłem do 640 i dosyć długo naświetlałem wodę oraz inne tutaj dookoła elementy typu drzewa, gałęzie. Generalnie widać na zdjęciu, że jest tutaj troszeczkę za mocno woda naświetlona, ale myślę, że w postprodukcji uda się to troszeczkę przyciemnić. No i niebo jest kapitalne, mimo to, że jest ciemnica, to niebo wyszło fajnie. Zwijam sprzęt i lecę zrobić jakiś inny kadr, który uda się zrobić. Nie będzie tych kadrów nie wiadomo ile, z tego względu, że po prostu nie uśmiecha mi się po ciemku wracać lasem. A wiecie jak to jest, nie? Jak się wraca. Więc drugim kadrem myślę, że będzie taka góra drzewiasta. Bo widzę, że chyba jest tam mgła. Nie mam czołówki. Więc zaraz sobie tam poświecę i znajdę kadr. Wracam z powrotem. Powiem wam, że rozbrałem się, czyli rozebrałem w moim języku, bo ugotowany jestem. Znalazłem drugi kadr. Bardzo fajny. Taki z jajem, że tak powiem. Tylko, że jest jedno ale. Ciężko jest się poskładać do tego ustrojstwa, by można było widzieć podgląd kadru, ponieważ aparat mam chyba z 5 czy 7 cm nad ziemią. Musiałem kolumnę statywu obrócić do góry nogami i mam taką fajną drogę. Tu macie takie zdjęcie poglądowe, jak kadr wygląda z pozycji wyższej niż ja teraz fotografuję. A tu macie już kadr na gotowo, jaki udało mi się wykonać. Już wam mówię parametry, bo generalnie to nie jest takie proste, jak to się wydaje. Bo tutaj masę czynności trzeba innych robić. Poczekajcie. Już wam mówię. Więc tak, co do parametrów, to mamy tutaj 120 sekund naświetlania, F11, ISO 640, czyli można powiedzieć, że troszeczkę przysłonę przymknąłem z tego względu, że aparat jest dosyć nisko nad ziemią, więc chciałbym, żeby większość pierwszego planu, jak i ostatniego, była ostra. Tym bardziej, że musiałem troszeczkę wyzoomować, by nadać taki niepowtarzalnie zajedwabisty wygląd tego zdjęcia. No i cóż, udało się, mam nadzieję, że wam się podoba. Oczywiście mówię to teraz na tą chwilę z tego, co ja widzę po monitorze, bo generalnie może być na komputerze klapa, więc musicie mi wybaczyć. No, jest całkowita ciemność. Ta droga prowadzi właśnie ku światłu, czyli do miasta. Stwierdziłem, że trochę z miasta. Stwierdziłem, że troszeczkę, poczekajcie sobie tą lampę odstawię, bo mnie tutaj wali po oczach ostro. Więc tak, stwierdziłem, że sobie z lasu wyjdę, by właśnie jakieś takie bardziej naświetlone miejsca próbować sfotografować. No i kurczę, kiedy wracałem już sobie tutaj, to dojrzałem właśnie takie fajne światełko i plus ciemność dookoła, tło mgliste, więc myślę, czemu nie? Zatrzymać się trzeba. Sprzęt leży sobie tak bezdomnie na mokrej ulicy razem z rowerem. A tutaj już wam pokazuję, jak wygląda sprzęt, który właśnie... poczekajcie. O, tak. No, więc tak to wygląda. Dosyć nisko sprzęcik. I tamten widok, którego oczywiście Z50 wam nie pokaże. Musiałbym mocno naświetlanie
O, bez naświetlania. To jest na 1:25 na wideo, więc nie róbcie tak, bo będzie wszystko rozmyte. Więc domykamy sobie do 1:50. Dajemy sobie trochę więcej światła. No i kurczę, ta woda, widzicie tutaj. Nie wiem, czy będzie widać to odbicie. Na ulicy trochę tam widać. No. Poczekajcie, wracam do was. Wszystko robienie... Tragedia. Ale cóż, jak chce się robić dobre zdjęcia, to niestety trzeba się czasami poświęcić i pokazywać wam. Dobra. Idę troszeczkę dalej, w stronę już większego światła, z tego względu, że i tak będę już powoli zmierzał do domu. Kadrów jest nie za wiele, ale myślę, że w drodze powrotnej jeszcze skoczę do parku i zobaczę, czy w parku uda się coś ciekawego naświetlić na moją matrycę, więc lecimy. Słuchajcie, jestem już w parku i mam wam do zaprezentowania kolejny kadr. Mianowicie jest to banalna ścieżka parkowa w pięknej scenerii, z tego względu, że jest żółte, nawet bym powiedział pomarańczowe światło, które pada z lampy. Co do ustawień, to mam tutaj przysłonę F9, czas naświetlania 25 sekund i oczywiście zjechałem tutaj z ISO do 125, z tego względu, że to światło, które pada z lampy, naświetla mi przy tym czasie naświetlania fajnie właśnie cały obrazek. Ogniskową mam tutaj 24 mm, więc jak widzicie, kadr wygląda tak. No i cóż, robimy zdjęcie. Właśnie bym pakował sprzęt i idę znaleźć może jeszcze jeden lub dwa kadry parkowe, które będę wam mógł pokazać, bo nie ukrywam, że już jest taka trochę godzina późniejsza i w moim małym brzuszku już coś tam burczy, więc szukamy może nie na chipcika, ale takiego naprawdę dobrego kadru. Kolejny mam klasyczny kadr, również ścieżynka, tym razem z elementem typu ławka plus druga ławka. No, kawałek płotu widać, ale nic nie szkodzi, bo to typowe w parkach, przynajmniej tutaj w moim. Co do ustawień, to mamy F8, czas 20 sekund naświetlania, ISO 125 bez zmian, ostrość ustawiona na 1/3 kadru. No i próbujemy. Boom. Mam nadzieję, że tutaj jakieś osoby trzecie mi nie będą wchodziły w kadr, bo mimo 20 sekund naświetlania, mam nadzieję, że nie będzie smugi po nich, więc uda się zachować czystość kadru. Fajnie tutaj jeszcze na podłodze prezentuje się kupa liści, które są dosyć na czarno tak podświetlone. Ciekawie jestem, jak to będzie się... O, jest fotografia wykonana. Jak widzicie na swoich ekranach, tak to mniej więcej wygląda. No dobra, szukamy następnego jakiegoś typowo parczkowego kadru. Kolejny klasyk ścieżki parkowej. Tutaj mamy kilka elementów, które się nakładają na siebie. Można powiedzieć, że jak widzicie, po lewej stronie są krzaki, drzewo i oczywiście lampa, która przysłania całość. Daje takie rozproszone, miękkie światło po całych roślinnościach. Staram się ją tak w miarę w mocnym punkcie umieścić. I do tego po prawej stronie kolejna lampa, więc myślę, że nie prezentuje się nie wiadomo jak kiepsko. Co do ustawień, to jak widzicie, jest tutaj 20 sekund oświetlania, F14 i ISO 125. Także wykonujemy pierwsze zdjęcie, z tym, że sobie jeszcze tutaj second timer ustawię. Ostrość mam ustawioną na 1/3 kadru, można powiedzieć.
A wyszła fotografia. Tak. Wszystko mamy w miarę przyzwoicie ostre. A tak prezentuje się u Was na pełnym ekranie. Słuchajcie, ja będę się już powoli zwijał, z tego względu, że już jest późna godzina. Mam kilka kadrów, które mam nadzieję Wam się podobają. No, odcineczek taki błahy, z tego względu, że dużo ludzi nie pokazuje nocnych fotografii, takich, bym powiedział, przyrodniczych, gdzieś tam w parkach, gdzie ta przyroda jest na co dzień. No, ja postarałem się Wam to pokazać, jak fajnie można wykorzystać wieczorny czas nie przed komputerem, a zabrać ze sobą statyw, aparat, jakiś tam wężyk spustowy, ewentualnie tak jak ja, ustawić sobie tutaj czas wyzwalania i można sobie tutaj fajnie pobawić się z różnymi czasami naświetlania i z różnymi przysłonami, ogólnie z różnymi ustawieniami. Także ja zapraszam Was na kolejny, mam nadzieję, że nieco dłuższy materiał, gdzie będę mógł Wam pokazać już tą przyrodę, którą ja zawsze lubię Wam pokazywać. Do zobaczycha i do kolejnych materiałów. Hej, hej.